Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. Dzisiaj mam dla Was pozycję, która można powiedzieć dotyka gór. Nie tylko jest opowieścią o górach, ale o wędrówce przez nie. Sama jest wędrówką przez te góry, a konkretnie przez Bieszczady. Bieszczady dla tych, którzy chcą je poznać naprawdę, autorstwa Adriana Markowskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Ukazała się, tak, ukazała się, ale dostępna będzie w księgarniach już za kilka dni. Lada moment będzie dostępna w każdej dobrej księgarni w Polsce. A jeżeli ktoś nie będzie umiał wytrzymać, to już można zamawiać internetowo na stronie wydawnictwa. Jak najbardziej książka, która jest wypełniona poezją, tak bym powiedział. Tak przynajmniej się zaczyna. Wszyscy pamiętamy dokładnie, jak wychodziły płyty pod wspólnym szyldem Kraina Łagodności. Było to kilka... naście przynajmniej lat temu. A to, że ja lubię poezję, kocham góry i z tym środowiskiem miałem troszeczkę wspólnego, to pamiętam Elżbietę Adamiak, która śpiewała piosenkę Ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony, autorstwa Harasymowicza, tekst. Kochani, wszyscy pamiętamy utwory Bellona, pamiętamy Wolną Grupę Bukowina. No, Bieszczady są przepełnione muzyką, są przepełnione poezją i są przepełnione też historiami ludzkimi, które w te góry się wtopiły. Kochani, polecam Wam bardzo serdecznie tę książkę. Ona nie jest grubaskiem, jest w sam raz do naszego plecaka, a naprawdę dzięki tej książeczce, wędrując po szlakach tych gór, będziemy mogli zaglądać głębiej. Nie tylko w historie, które wypełniają te góry, historię bojków, historię wszystkich cerkwi, które już nie istnieją, albo przejdziemy przez drzwi, które są, istnieją tam. Jeżeli znajdziecie, to zobaczycie. Można otworzyć je, wejść do świata, którego na pozór nie ma, który przestał istnieć, a jednak drzwi zostały. Drzwi zostały, otwiera się i wkracza się w świat, który czasami jest w środku w nas samych, tkwi. Kochani, książka prowadzi nas przez drogi bezdroża, prowadzi nas przez słowa również. Ciekawostką jest to, że pewnie nie każdy wie, ale słowo, nazwa rzeki San. A właśnie, nie odpowiem Wam, ale dlaczego w tej książce znajdziemy odpowiedź, dlaczego ona ma jakby koligację z Sekwaną? Daleko. A jakże ciekawie, w tej książce pada odpowiedź na to pytanie, dlaczego San z Sekwaną? Właśnie dlaczego. W Bieszczadach można znaleźć różne rzeczy, ale tak jak w każdych górach, nade wszystko można odnaleźć siebie. Kochani, i na koniec polecając Wam tę książkę, bo nie będę Wam za wiele o niej opowiadał, ponieważ no, musicie ją przeczytać, bo jest naprawdę ciekawa, wciągająca i powiem Wam tak, że kiedy... ja czytałem tę książkę, to momentalnie znalazłem się w Bieszczadach. O, jest. Jest ten utwór, dokładnie wiersz ofiarowany zapomnianemu cmentarzowi w Jaworcu 24 marca 2001 roku, umieszczony na cmentarzu i tutaj fragment, który porusza nie tyle do głębi, ale oddaje ducha tych gór. Skoro tu jesteś, bezimienne duchy krążą cichutko nad zapadniętymi bez krzyża grobami, czekając wędrowca, krótkiej modlitwy, by znów się ułożyć na wieczny spoczynek tak zasłużony, a tak sponiewierany. I myślę, że fragment, ten, który odczytałem, on oddaje w ogóle ducha tych gór. Dlatego polecam Wam nie tyle wędrówki po Bieszczadach, ile tę książkę, dzięki której będziemy mogli wyruszyć w Bieszczady, można powiedzieć, z pełnym plecakiem. Polecam Wam bardzo serdecznie. Bieszczady dla tych, którzy chcą je poznać naprawdę. Adrian Markowski, wydawnictwo Pruszyński Spółka. Już wkrótce w Twojej księgarni, już teraz w internecie, na stronie wydawnictwa można nabywać. No i polecam, bo naprawdę warto.